Kochani, człowiek został podobno stworzony albo przez Boga, który popełnił jeden błąd, ponieważ dał człowiekowi wolną wolę i ten człowiek robi co chce, albo został stworzony przez naturę i ten człowiek nie wie, co ma robić. W jednym i w drugim przypadku ten człowiek bardzo często nie wie, co ma robić, szczególnie w sytuacji, kiedy zacznie myśleć. Też jako postać myśląca, jako homo sapiens, człowiek czasami myśli albo głupio, albo kretyńsko, albo pesymistycznie. I jak taki człowiek zacznie myśleć pesymistycznie, to się potrafi całkiem dobrze nakręcić. Człowiek to znaczy nie tylko mężczyzna, ale także kobiety mają taką zdolność do nakręcania się, czyli do wyszukiwania sobie zmartwień, co by tu nowego wymyślić, żeby pokazać, że się kobieta źle czuje. Oczywiście faceci też tak mają, gdyż faceci też wychowani przez swoich rodziców nie zostali nauczeni cieszyć się ze wszystkiego, z byle czego i w ogóle cieszyć się z tego, że się człowiek cieszy. My w naszej naturze bardzo często martwimy się tym, że my się martwimy i to jest wystarczający powód. Dlatego, kochani, po tym przydługim wstępie informuję was, że przypadłość istnieje już od tysięcy lat u człowieka i starożytni Indianie wymyślili na tę przypadłość coś takiego, co się nazywa amulet. No, współcześnie można by powiedzieć, że to jest coś podobnego do apteczki. To znaczy taki amulet kiedyś człowieka chronił przed złymi duchami, złymi mocami i tym, żeby nie popaść w negatywne te stany psychiczne. Współcześnie takim amuletem bardzo często bywają jakieś psychotropy, ale one nie są tak skuteczne jak amulety. I dlatego proponuję wam, żebyście sami sobie stworzyli jakiś taki maleńki amulet, który będziecie nosić ze sobą w portfelu. Czyli na przykład dla kobiet takim amuletem może być zdjęcie pierwszego chłopaka, który powiedział, że kocha. Na przykład. I takie kobieta sobie będzie nosiła w portfelu takie zdjęcie, czy tam w portmonetce, czy po prostu w staniku, kogo sobie zaszyje, to w razie czego jak dopadnie jakiś ten foch albo coś takiego podobnego, to wtedy sobie może odchylić poły stanika i sobie pomyśleć, Boże, przeżyłam kiedyś coś niezwykłego, cudownego, jakiś facet powiedział, że mnie kocha. Na przykład, nie? U faceta to może być coś, na przykład, może być jakieś zdjęcie, na przykład jakieś zdjęcie, no nie będę wymyślał, nie będę wymieniał, co mam na myśli, ale to zdjęcie schowane głęboko w portfelu może też bardzo, bardzo pomóc, jeżeli człowieka dopada negatywna emocja, to może sobie przypomnieć ten cudowny widok, który jest umieszczony na zdjęciu. A tym widokiem może być zarówno krajobraz, jaki tym widokiem może być na przykład chociażby nalepka z piwa, lub tym widokiem może być, mogą być ogromne niebieskie oczy tej ukochanej dziewczyny, która kiedyś dawno temu patrzyła i powiedziała: jesteś wspaniały.